Książka, którą chciałabym Państwu polecić, została wydana w wydawnictwie Tajfuny, w serii Tajfuny Mini. Jest to pierwsze tłumaczenie na język polski modernistycznej pisarki japońskiej Kanoko Okamoto. Nosi ona tytuł Gorączka złotych rybek i została przetłumaczona na język polski przez Annę Wołcysz. Wstępem zatytułowanym Nadmiar piękna opatrzyła książkę Karolina Bednarz. Jest to pozycja ciekawa pod wieloma względami. Pierwszym jest na pewno fakt, że Kanoko Okamoto nie była wcześniej tłumaczona na język polski, o czym już wspominałam, ale również fakt, że zostaje ona przełożona w roku 2020 od razu z pewnym krytycznym komentarzem dotyczącym jej biografii, ale także sytuacji społeczno-politycznej w pierwszej połowie XX wieku w Japonii. Kanoko Okamoto, jak przedstawia ją Karolina Bednarz, była pisarką ekstrawagancką, która wyróżniała się dość awangardowym stylem życia, jak na tamte czasy, i sprzeciwiała się patriarchalnemu porządkowi społeczeństwa. Jej literatura często była krytykowana za zbyt duże oderwanie od rzeczywistości, za zanurzenie w sprawach kobiecości, cielesności i takiego wysokomodernistyczny sposób pojmowanego piękna. Sama historia Gorączka złotych rybek opowiada o synu hodowcy złotych rybek, Mataichin, który pewnego razu zakochuje się w mieszkającej nieopodal arystokratce Masako. Miłość między nimi tak naprawdę nie może się wydarzyć, więc zajęty obłędem Mataichi postanawia stworzyć złotą rybkę, która odda piękno jego ukochanej. Oczywiście jest to historia, która poniekąd opowiada o tym na takim bardzo podstawowym poziomie, że piękno jest czymś nieuchwytnym, że kiedy go poszukujemy, ono się zjawia w niespodziewanym momencie, ale warto też zobaczyć, jak Okamoto tak naprawdę organizuje całą przestrzeń tego opowiadania. Mamy tutaj wzgórze, na którym mieszka Masako. Jest to jednocześnie pewien symbol klasy społecznej, pewnego niedoścignionego ideału również w sensie ekonomicznym. I to Masako sama w pewnym momencie zasiewa w nim to ziarno szaleństwa. Więc Mataichi jako przedstawiciel klasy niższej tak naprawdę musi dokonać niemożliwego, żeby spełnić marzenie czy też dążenie swojej ukochanej. Więc jest to książka ciekawa pod wieloma względami. Jest to wydanie zdecydowanie warte uwagi i bardzo się cieszę, że takie pozycje pojawiają się na polskim rynku.